Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Epic Go zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Michalak zatytułowanej Gra o Ferin. Czyta Martyna Szymańska. Liczy się tylko Ferin. A Ferin to miłość. Dla niej warto żyć. Za nią warto umierać. Dla mojego syna Andrzeja z miłością jeżeli jakaś powieść może uchronić od obłędu, jest to właśnie ta powieść. Dłoń unosi się nad klawiaturą laptopa. Czytam bezgłośnie napisane przed chwilą słowa. Tak, jeśli jakaś powieść może uchronić mnie przed obłędem, jest to właśnie gra oferin. Prolog. Gdyby czarne kamienie mogły mówić, gdyby duchy umarłych mogły szeptać, Opowiedziałyby historię świata, którym matki straszą swoje dzieci, a wielcy władcy swych poddanych. Historię tartaru świata bez powrotu, świata bez nadziei, świata szarej śmierci. W tym przeklętym przez Bogu w miejscu, w najgłębszym lochu najdalszych kazamat, stały naprzeciw siebie dwie istoty o duszach mrocznych niczym niebo nad tartarem stały bez ruchu. Szczelnie otulone w czarne peleryny, z kapturami nasuniętymi na twarze, choć nikt ani nie mógł, ani nie chciałby ich ujrzeć. Stały w zupełnej ciszy i ciemności, nawet w myślach szepcząc do siebie, tak, jakby ktokolwiek mógł usłyszeć, o czym szepczą. Jestem więc. Jedna z istot poruszyła się, druga trwała niewzruszona. Czyli podejmujesz wyzwanie? Moje wyzwanie? Tak. I nie pozwolę ci wygrać. Jedna z tych istot była samym złem. Druga była gorsza niż zło. Była zdradą. Obie sprowadziła tu nienawiść, choć każda nienawidziła z innej przyczyny. Obie ogarnięte były rządzą zemsty, choć każda pragnęła zemsty z innego powodu. I nienawiść i zemsta skierowane były jednak przeciw tej samej ofierze. Proponuję ci grę, w której stawką będzie zdrada otwiera dłoń, na której spoczywa moneta losu. Ferin twarz zła wykrzywia uśmiech. Na jakich warunkach? Zwycięzca bierze wszystko. Podoba mi się ta gra. Kto zaczyna? Niech rozstrzygnie los. Moneta jaśnieje i przemienia się. Na jej awersie i rewersie widnieją teraz dwa odmienne symbole. Purpurowa błyskawica i czarny miecz. Podrzucona w górę w nienaturalnej ciszy wiruje i upada na kamienną podłogę. Twój ruch. Rozdział pierwszy. Karolina. Karetka jękliwym wyciem torowała sobie drogę wśród zatłoczonych ulic. Karolina nawet po roku pracy w pogotowiu nie mogła przyzwyczaić się do skowytu syreny. Zawsze wydawało jej się, że ten dźwięk przyciąga śmierć. Mercedesem rzuciło na ostrym zakręcie tak, że o mało nie grzmotnęli w przepuszczający ich samochód. Sorry, pani doktor? wymamrotał kierowca. Jedź, jedź, odparła machinalnie, myśląc o zgłoszeniu. Dziewczyna, dwadzieścia parę lat. Próba samobójcza. Ambulans z impetem wjechał na chodnik, a gapie odsunęli się, przepuszczając samochód. Karolina ogarnęła wzrokiem szare blokowisko, wyskoczyła na zewnątrz, pochyliła się nad ranną i aż drgnęła z zaskoczenia. Patrzyła na siebie. Patrzyła w swoje oczy, błądzące nieprzytomnie po niebie, na własną twarz, choć nienaturalnie bladą, tak bladą, że centki piegów zdawały się nie złociste, a ciemnobrązowe, na włosy długością i barwą identyczne jak u niej. U rannej jednak, unurzane we krwi. Tak właśnie wyglądałaby Karolina, gdyby to ona, a nie ta nieznajoma, przed chwilą wyskoczyła z okna na piątym piętrze. Spojrzenie dziewczyny zatrzymało się na twarzy lekarki. Jej oczy rozwarły się szeroko. Karolina zmusiła się do działania i szybko otrząsnęła się z pierwszego szoku. Podczas gdy gapie relacjonowali przebieg wypadku, po prostu skoczyła, weszła na parapet i skoczyła. Zaczepiła antenę tego spod szóstki i chyba dzięki temu przeżyła. To cud, że żyje z piątego piętra. Ona zdążyła sprawdzić puls, musnąć zroszone zimnym potem czoło rannej, rzucić okiem na porcelanowo-białe spojówki. Przygryzła wargi. Nie mogło być gorzej. Wstrząs i krwotok wewnętrzny. Staza, wenflon, płyń, pięćsetka. Rzuciła do ratownika, który wciąż jeszcze nie wierząc własnym oczom, patrzył to na Karolinę. To na bliźniacza do niej podobną niedoszłą samobójczynię. Przygotuj dwójkę cyklonaminy, poleciła drugiemu. Bezbłędnie wbiła się do żyły i w następnej chwili wyciągnęła dłoń pogotową do użycia kroplówkę. Jej zespół był najlepszy w mieście. Rozumieli się w pół słowa. Na trzy. Wystarczyło, aby w tej samej chwili przenieśli ranną na nosze. Uprzedźcie Ojom, niech przygotują zero RH+. Ratownik spojrzał pytająco, ale ona powtórzyła. Wiem co mówię. Zero RH. Jakaś kobieta, być może sąsiadka chciała o coś zapytać, ale Karolina odpędziła ją niecierpliwym gestem, wsiadła tylnymi drzwiami i zatrzasnęła je za sobą. Mercedes ruszył na sygnale. Dłoń rannej błądziła, szukając dłoni lekarki. Karolina ujęła tę dłoń i po raz setny spojrzała na ekran monitora, potem na wbity w żyłę węflon, i życiodajne płyny sączące się przez niego kropla za kroplą. Nie mogła oprzeć się wrażeniu, że w podobny sposób z rannej ucieka życie, kropla za kroplą. Szybciej! syknęła. Dziewczyna wykrwawiała się, a ona, pani doktor, mogła ją tylko potrzymać za rękę. Odgarnęła z czoła rannej kosmyk włosów i pogładziła wierzchem dłoni usiany piegami policzek. Ranna poruszyła ustami. Karolina pochyliła się, by zrozumieć wymawiane z trudem słowa. Pozwól mi odejść. Nie zdążyła zaprotestować. Palce ranne i nagle zacisnęły się na dłoni Karoliny, a potem zwiotczały. Kardio-monitor zapiszczał przenikliwie. O nie, tylko nie to. Karolina poderwała się i uderzyła pięścią w ścianę szoferki. Hamuj! Pisk opon zawtórował alarmowi aparatury. Karetka z rozpędów padła przez bramę szpitala i znieruchomiała. Czas przyspiesza gwałtownie. Karolina jednym szarpnięciem rozrywa splamioną krwią koszulkę dziewczyny, rzucając przez ramię: Defibrylator! Dwójka adrenaliny! Przykłada elektrody. Gotów! Ratownik w ostatniej chwili cofa rękę. Wstrząs rzuca ciałem rannej. Nic. Karolina zaciska usta i wbija się do sercowo podając adrenalinę. — Rusz się! — błaga wpatrzona w ekran, na którym niezdecydowanie drga zielona linia. Zespół z ojomu otwiera drzwi karetki. Karolina ponownie sięga po elektrody. — Gotów! — wstrząs. Pojawia się słabe tętno. — Walcz! Mimo wszystko walcz! Tętno znów znika. Wycie aparatury. Karolina splata dłonie i całym ciałem napiera na pierś umierającej w ostatniej próbie reanimacji. Ktoś chwyta ją za ramię i szarpie w tył. Przestań! Ona nie żyje. Zimna woda wraz ze łzami spływa po rozpalonych policzkach. Karolina raz po raz obmywała twarz, próbując się uspokoić. Spojrzała na swoje odbicie. – Opanuj się! Opanuj się natychmiast! – krzyknęła. – Nie mogłaś nic zrobić! – czy kiedykolwiek dotrze do ciebie, że nie jesteś Panem Bogiem? Nie, nie jest Panem Bogiem. Jest taka bezsilna. A on? Gdzie wtedy był? Dlaczego na to pozwolił? Co uczynił tamtej, że wolała odejść niż żyć na stworzonym przez niego świecie? Nie mogłaś nic zrobić. Nic. Tylko podtrzymać za rękę. Szepnęła. Przyłożyła dłoń do oczu, jakby siłą chciała zatrzymać łzy. Pod powiekami znów zobaczyła dziewczynę, bliźniaczo do niej podobną, dziewczynę, która przed chwilą odeszła. A ty jak zwykle urządzasz histerię. Drgnęła, słysząc za sobą głos ordynatora. Zacisnęła palce na grawędzi umywalki. Odejdź, daj mi spokój, nie teraz! Chciała krzyknąć, ale milczała. Bierz się do pisania raportu i naucz się w końcu przegrywać. Nigdy się nie nauczę, odparła cicho. Nie ze śmiercią wytarła twarz ręcznikiem i chciała wyjść bez pożegnania. Nie miała siły na wysłuchiwanie komentarzy. Zwłaszcza z ust człowieka, którego wszelkie uczucia, jeśli kiedykolwiek istniały, umarły co najmniej ćwierć wieku temu, pokonane przez rutynę. Czasami się zastanawiam, zatrzymało ją na progu. Czy to nie płacze twoja ambicja, że pacjent śmiał umrzeć mimo heroicznych wysiłków wspaniałej pani doktor? Poczuła się, jakby dostała w twarz. Pobladła i odwróciła się do niego, by oddać, uderzyć słowem tak samo raniącym. Stary człowiek wydawał się zawstydzony tym, co przed chwilą powiedział. Uśmiechnął się przepraszająco i odszedł pospiesznie. Wściekłość spłynęła z niej tak nagle, jak się pojawiła. Karolina poczuła się bardzo zmęczona. Na ulicy uderzył w nią podmuch zimnego, jesiennego wiatru. Podniosła kołnierz i przyspieszyła kroku. Po chwili dotarła do przystanku. Widziała stąd swój szpital, długi zielono-biały budynek. Jeden rzut oka na ponurą elewację zdradzał, że dopomina się on gruntownego remontu. Minuty oczekiwania na przyjazd autobusu. Zazwyczaj poświęcała lekturze, ale dziś nie sięgnęła do torebki po książkę. Wciąż wstrząśnięta śmiercią pacjentki w takich chwilach zastanawiała się, co właściwie każe jej anestezjologii o naprawdę wysokich kwalifikacjach tłuc się całymi dniami w karetce, dlaczego podporządkowała swoje życie niewdzięcznej charówce w tym rozsypującym się przedwojennym gmaszysku. W imię czego kończyła każdy dyżur śmiertelnie, tak to dobre słowo, zmęczona, zrozpaczona własną bezsilnością i zirytowana arogancją ordynatora. Co miesiąc czekała na pensję, a potem patrzyła na to, co przyszło przelewem, zastanawiając się, czy to śmieszne, czy raczej smutne. I ile jeszcze będzie musiała wziąć wykańczających 24-godzinnych dyżurów dodatkowo, by dożyć do następnej wypłaty. Co mnie tu trzyma? Pytała samą siebie. Przecież mogłaby pracować w prywatnej klinice. Bez stresu, niemal bez wysiłku, za to z kilkakrotnie wyższymi zarobkami. Co ją trzyma w tym piekle? Nie musiała odpowiadać. Było to dla niej tak oczywiste jak to, że musiała oddychać, jeść, spać. Głupie, egzaltowane słowa. Powołanie, współczucie. Pragnienie niesienia pomocy Nadjechał autobus. Przemarznięta do szpiku kości usiadła przy oknie i zamknęła oczy. Przed nią był weekend bez użerania się z ordynatorem, bez dyżurów nocnych i bez nerwowego zerkania na telefon. Dwa długie dni, które należą tylko do niej i do Anaeli. Zatrzasnęła zasówkę i z westchnieniem ulgi oparła się o drzwi. Namacała kontakt, przedpokój zalało ciepłe światło z witrażowego kinkietu. Mieszkanko w tej starej kamienicy było niewiele większe niż klatka dla ptaków. Pokoik, malutka kuchnia i jeszcze mniejsza łazienka. Oto cały jej świat. Wnętrze wypełniały proste i zużyte sprzęty głównie półki z książkami, ale Karolina nie potrzebowała do szczęścia wiele więcej. Coś jednak różniło jej azyl od tysięcy mu podobnych. Jednorożce. Były wszędzie. Patrzyły na nią z obrazów, stały na półeczkach i komodzie, dumnie podnosząc rzeźbione w drewnie lub metalu głowy. Ich spojrzenia towarzyszyły Karolinie od samego progu. – Cześć, moje śliczne – przywitała je ze słabym uśmiechem. – Witaj, Anaelo – usłyszała odpowiedź. Drgnęła zaskoczona. Ktoś był w jej mieszkaniu, ktoś tu był – Strzymując oddech podeszła na palcach do drzwi pokoju. Postać wsparta o blat stołu powoli zwróciła twarz w stronę Karoliny. Tak krzyknęła, przekładając dłoń do ust i cofnęła się gwałtownie. Cześć mała. Nagła ulga mało nie zwaliła jej z nóg. Włączyła światło. Łukasz! Do cholery mało zawału nie dostałam, krzyknęła ze złością. Co ty tu robisz? Młody, czarnowłosy mężczyzna wstał i podszedł do Karoliny. Objął ją w pół, ale wykręciła się jak piskosz. Czekam na ciebie. Wiesz, jak nie góra do Mahometa, na drugi raz uprzeć o odwiedzinach, jeśli ci moje życie miłe, mruknęła zdejmując płaszcz. Ciotka Maryla odeszła. Płaszcz wypadł Karolinie z ręki. Umarła? Kiedy? Jak? Nie umarła. Odeszła, powiedziała: odchodzę nic więcej nie wiem. Patrzył ze współczuciem, jak dziewczyna siada ciężko na krześle, biała jak ściana. Po chwili na jej twarz wróciły rumieńce. Ciocia żyje, jest nadzieja, że jeszcze się spotkają. Prosiła, żebym ci to przekazał ze słowami dzięki temu trafisz do domu. Łukasz podał Karolinie małą paczkę przewiązaną zwykłym, konopnym sznurkiem. Ręka wyciągnięta ku pakunkowi zawisła w powietrzu. Przecież wiesz, że nigdy tam nie wrócę. Nie po tym, co mi, ciotce, na pewno nie chodziło o sierociniec. Poza tym to już przeszłość. Pora byś zapomniała. Ujął twarz Karoliny i chciał pocałować jej ciepłe, miękkie usta, ale dziewczyna omknęła, jak zawsze. Łukasz, by ukryć konsternację, ponownie wyciągnął rękę z paczuszką. No weź. To pewnie prezent pożegnalny urodzinowy. Przyjęła go z wahaniem. Rozpakuj. Rany jakaś ty trudna, Łukasz potrząsnął czarną czupryną. Karolina posłusznie rozsupłała sznurek i rozdarła papier. Stara oprawiona w skórę książka błysnęła ornamentem złoceń. Dłonie dotknęło okładki. Otworzyła. Bądź wierna. Idź przeczytała łamiącym się ze wzruszenia głosem sentencję pisaną pięknym okrągłym pismem tyle razy słyszała od cioci te trzy proste słowa przewróciła kartkę i westchnęła w zachwycie zobacz księga czarów amarilli del sol przekartkowała strony trzęsącymi się z podekscytowania dłońmi setki drobno zapisanych stron formuły w przedziwnym języku odręczne szkice uwagi Adnotacje. Z pomiędzy kartek wypadł nieduży przedmiot, a Karolina chwyciła go w palce i uniosła do oczu medalion, który ciocia Maryla nosiła na szyi. Karolina nieraz, siedząc pod stołem w jadalni, roiła sobie, że jest jedną z tych pięknych, mądrych i dobrych czarodziejek z ciecinych opowieści, zagubioną w obcym świecie, a ten przedziwny klejnot, który trzymała teraz w dłoni. Jest kluczem do prawdziwego domu. Czy jej się wydawało, czy lekko zawibrował? Karolinko, twoja imaginacja jak zwykle wymyka się spod kontroli, wiedziała, że fascynacje magią, słabość do jednorożców i marzenia o księciu na białym koniu, przystoją nie poważnej pani doktor, a raczej naiwnej, egzaltowanej nastolatce, ale. Tak właśnie broniła się przed przeszłością, która nieomal zabiła w Karolinie ufne, kochające świat dziecko i teraźniejszością, która próbowała zabić pozostałą radość życia. Tylko ucieczka w świat magii i marzeń pozwalała Karolinie odetchnąć od życia. Tamten sekretny świat był jej bliższy niż ten rzeczywisty. Dzięki temu wciąż wydawała się młodą dziewczyną, a nie rozczarowaną sobą i ludźmi. Zgorzkniałą kobietą. Wszyscy mieli nadzieję, że gdy Karolina skończy medycynę, przy okazji zejdzie z obłoków na ziemię, nauczy się twardo po niej stąpać, zapomnie o magii i czarodziejkach. I tylko jedna ciocia Maryla do końca wierzyła, że wychowanka zachowa ferin w sercu. Zacisnęła palce na prezencie od cioci Maryli, uniosła go do ust, może chociaż poczęstujesz mnie herbatą usłyszała głos Łukasza. No tak, wypadałoby. Już miała zamknąć książkę, gdy coś przykuło jej uwagę. Patrz! wykrzyknęła z triumfem. Jej złoto-zielone oczy zajaśniały ogniem. Kod eksterioryzacji! Co? Przepis, jak się stąd wyteleportować. A czy jest jak wrócić? Zakpił. A po co tu wracać? Zapytała ze szczerym zdziwieniem. Łukasz w odpowiedzi popukał się w głowę. Nigdy nie podobała mi się ta wasza zabawa w magię. Grunt, że nam się podobała. Przez chwilę patrzył, jak dziewczyna w zupełnym oderwaniu od szarej rzeczywistości, czyta bezgłośnie owo cenne zaklęcie, po czym sięgnął do kieszeni marynarki i wyjął z niej małe, obite aksamitem pudełeczko. Ja też mam coś dla Ciebie. Karolina zamrugała jak człowiek obudzony z pięknego snu i odruchowo sięgnęła po prezent. W ostatniej jednak chwili zawahała się i cofnęła rękę, a niepokojąca myśl rozdzwoniła się alarmująco w głębi czaszki. spojrzała na łukasza, na jego niepewny uśmiech, błyszczące z podniecenia oczy. Nie! pokręciła przecząco głową, ale on już otwierał pudełko. Skromny pierścionek wabił agatowym oczkiem. — Przyrzekałeś — poderwała się, przewracając wazon ze szkarłatną różą. — Przyrzekałeś być mi bratem. Potrzebny ci facet, mąż, kochanek, a nie brat. — Powiedziałaś, że się zastanowisz. — Podszedł do niej. Tak blisko. Za blisko. Cofnęła się w popłochu. — To nie może się tak skończyć. Nie, Łukasz. Kochała go jak brata, ufała mu, a on... — Odejdź, daj mi spokój. W jej głosie zabrzmiała panika. Łzy po raz drugi tego dnia przesłoniły jej świat. Poczuła na ramionach dłonie. Odtrąciła je ze złością i pchnęła mężczyznę ku drzwiom. Wyjdź. Nie każdy facet jest skurwielem. Ja bym ciebie nie skrzywdził. Próbował objąć ją raz jeszcze, ale go odepchnęła. Wynoś się. Spojrzał na nią z takim bólem, a zarazem nienawiścią, że aż się cofnęła. Zawsze będę cię kochał i przeklinał. Słowa zawisły między nimi niczym utkany z dźwięku most. Trzaśnięcie drzwiami sprawiło, że rozsypał się w gruzy. Długo w noc opłakiwała utratę tych, których kochała. Jak mogła pozwolić, by Ciocia odeszła? Tyle lat czekała na powrót Karoliny, by w końcu, zmęczona tym oczekiwaniem, zniknąć być może na zawsze. Jak mogła przegnać Łukasza? Czym zasłużył na takie traktowanie? On, jej brat krwi, jedyny, który nigdy jej nie zawiódł, jedyny, któremu mogła ufać, ten, co nie mając żadnych szans, stanął między nią a tamtymi. Długo w noc opłakiwała utratę tej, której nie zdążyła pokochać. Jak mogła stracić swoją siostrę bliźniaczkę? Kamila Marynowska, tak nazywała się samobójczyni, żyła, a potem zapragnęła umrzeć tak blisko. Zaledwie parę przecznic stąd. Gdyby Karolina częściej opuszczała swoją samotnie, gdyby choć raz poszła na spacer zamiast kryć się we własnym świecie, może spotkałyby się i teraz wspólnie piłyby malinową herbatę, rozmawiając o czymś ważnym lub zupełnie nieistotnym, bez różnicy. Długo w noc płakała nad przeszłością, która zmieniła serce słodkiej, naiwnej Karolinki, patrzącej na świat w zachwycie i zadziwieniu w bryłę lodu. Nad przyszłością, w której nie widziała nadziei, nie tu, nie w świecie zbrukanym przez szarą śmierć. Dosyć. Kurant starego porcelanowego zegara wydzwonił północ. Karolina wstała, otarła łzy i rozpoczęła przygotowania do rytuału. Ciemnozielona aksamitna suknia spłynęła aż do ziemi. Długie tycjanowskie włosy. Zalśniły w blasku świecy. Medalion w zetknięciu z ciepłą skórą drgnął leciutko. I wtem zgaszony smutkiem oczy rozjaśnił blask. Blade, zaciśnięte usta nabrały barw, a przygniecione zmartwieniem ramiona wyprostowały się. Przytłoczona ciężarem trosk, zmęczona, lekarka pogotowia odeszła w niepamięć. Na jej miejscu znalazła się ona, Anaela. Księgę czarów otwartą na formule eksterioryzacji położyła przed sobą. Na podłodze białą kredą nakreśliła krąg, ustawiła pięć wysokich białych świec, a naprzeciw nich umieściła pięć kryształów górskich skierowanych ostrzami ku sobie. Krąg był zamknięty, a podwójne zabezpieczenie ogień i kamień dawało Karolinie pewność, że nikt ani nic. Go nie przerwie. Wstrzymując oddech weszła do środka podwójnego kręgu. Położyła przed sobą siedemnastą kartę tarota, gwiazdę, jej przewodniczkę, a po obu jej stronach dwie wysokie złote świece. Zarówno kartę, jak i złote świece zamknęła w kole utworzonym z magicznych symboli, których znaczenie i treść znał tylko autor rytuału. Zapaliła w kadzielnicy porcję sproszkowanej szałwi. Powolnymi ruchami dłoni zaczęła namaszczać świece oliwą i zapalać je po kolei, jednocześnie intonując zaklęcie: Anadare n estela, Anadare en es nar, An er en telle, tellis en enare. en sente estedar. Zapaliła ostatnią ze świec stojących w rogach pentagramu, usiadła i zamknęła oczy. Ciepły blask płomyków i woń kadzidła sprawiły, że otaczający ją świat wydawał się coraz mniej realny. Rozluźniła się zupełnie, wsłuchując w swój miarowy oddech i hipnotyzujące bicie serca. Słowa płynęły leniwie przez pogrążający się w transie umysłu. Czuła, jak miękko i łagodnie zapada się we własną jaźń. Wiatr załomotał w okno, jakby chciał wedrzeć się do środka. Płomienie pięciu białych świec zatrzepotały i zgasły. Pięć kryształów pękło z cichym sykiem, zmieniając się w stożki kwarcowego pyłu. Krąg był otwarty, ale tego pogrążona w transie Karolina nie mogła wiedzieć. Schody. Długie, kręte, nie przypominające żadnych innych, były wykute w dziwnej skale, kruchej i niezniszczalnej zarazem. Wsparła dłoń na poręczy, bardziej przypominającej grzbiet morskiej fali niż kamienną rzeźbę, i w nasyconej magią ciszy, wśród ciemności rozpraszanych jedynie bladą emanacją ścian, ruszyła w dół. Drzwi. Czarny kryształ z którego były wykonane, pokrywały dziesiątki cudownych płaskorzeźb. Oczarowana patrzyła na przedstawione sceny, echa jakichś wydarzeń odżywające w kryształowym świecie. Niektóre coś jej przypominały, wydawały się dziwnie znajome jak zapomniane sny, inne zdawały się wyobrażać przyszłość. Oderwała wzrok od tajemniczych obrazów, pchnęła wieżeje i... Ze zdławionym okrzykiem chwyciła się framugi otwartego na oścież okna. Chwiała się na parapecie, patrząc z niedowierzaniem na stojącą tuż przed nią Ciocię Marylkę. Nie, nie Ciocię Marylkę, a Amarille del Sol, bo tej wspaniałej, dumnie wyprostowanej, złotowłosej i złotookiej kobiety Ciocią nazwać nie śmiała. Tak, nieznajoma była czarodziejką z własnych opowieści. Karolina omiotła wzrokiem pokój za plecami Amarilli. Krąg z kryształu, płonące po środku dwie złote świece, tlące się kadzidło. Był taki, jakim przed chwilą go opuściła. Nie, jakby nadal tam była. Nagle zmiana perspektywy zakręciła jej w głowie. Rozejrzała się z niedowierzaniem. Była w swoim pokoju, stała na parapecie, a u jej stóp powinna rozciągać się pięciopiętrowa przepaść ale zamiast czarnej studni podwórza, miała przed sobą, tak jak za plecami, pokój, w którym Amarilla czekała aż minie pierwszy szok. Chodź, Anaelo, rzekła miękko, nazywając dziewczynę tajemnym, znanym tylko im dwóm imieniem. Ferin na ciebie czeka. Karolina pokręciła głową, cofnęła się i znów o mało nie spadła z parapetu, tym razem do środka. Zacisnęła palce na framudze. Zawsze o nim marzyłaś. Chodź. Tak, to prawda. Zawsze marzyła. Powoli rozwarła zaciśniętą dłoń. Nikt ani nic cię tutaj nie trzyma. To świat szarej śmierci. Znów odezwała się tamta. Karolina zamknęła oczy i chciała przekroczyć szmaragdowy próg, ale w ostatnim momencie cofnęła się. Choć bo zostaniesz tu na zawsze. Nie będzie drugiej szansy. Głos Amarilli brzmiał teraz chłodno i twardo. Oczy Karoliny rozwarły się z przerażenia. Zostać? Tutaj? Rozpadająca się kamienica w najpodlejszej dzielnicy, ciemne cuchnące kocim moczem podwórko, szary odpychający szpital, cyniczny ordynator sadysta, dzień podobny do dnia, bezsenne samotne noce, szpital Dzień podobny do dnia, noc po nocy, szpital. Nie, nic mnie tutaj nie trzyma. Rozwieram ramiona jak do lotu i robię ten jeden, jedyny krok. Lecz po drugiej stronie nie było już pokoju. Barwy i kształty zawirowały w obłędnym piruecie i umknęły do tyłu. Karolina spadła w głąb studni o ścianach utkanych z uciekających zdarzeń, światów, czasów i przestrzeni. W pewnej chwili zorientowała się, że to nie ona się porusza, tylko ten niesamowity tunel. Straciła poczucie czasu, straciła poczucie rzeczywistości. Podróż skończyła się tak nagle, jak się zaczęła. Gwałtowne uderzenie odebrało Karolinie oddech i przytomność. Jej pojawienie się w tym świecie było niczym kapnięcie kropli na nieskazitelnie gładkie jezioro magicznej równowagi. Miejsce otwarcia portalu otoczyła fala energii, która oddalając się zataczała coraz szersze kręgi. Szept. Urwany szloch. Szamotanina trza korwącego się materiału i znowu jęk. Nie, błagam cię. Rozedrgany głos boleśnie rozdarł ciszę. Nie, nie przerywaj. Przyspieszone oddechy splotły się w jeden rytm. Jęknęły deski, zaszumiały wzburzone kotary. O. Oh! Jedna z postaci znieruchomiała, chociaż skrzypienie desek nie ustawało. — Puść mnie! — zdyszany szept i stęknięcie, jakby ktoś odrzucał wielki ciężar. Złoty płomyk błysnął pośród czerni nocy, zafurkotał języczkami ognia i uniósł się pod sufit. Żerandol roziskrzył się blaskiem świec, ciemności pieszły po kątach. — Nie patrz tak na mnie, nieprzytomnie, Jojsel — Naga kobieta wysunęła się z łoża sięgając po koronkowy peniuar. Ktoś obcy przybył portalem do Lasu Tysiąca rzuciła podchodząc do toaletki. Przejrzała się swemu odbiciu tak uważnie, jak gdyby badała, czy przez ten czas spędzony z kochankiem przybyło jej zmarszczek. Odgarnęła się we włosy nieprzyjemnie kontrastujące z jej młodą twarzą. Bladobłękitne oczy, spoglądające ze szklanej tafli, były martwe zupełnie jakby ich właścicielka przed chwilą wyzionęła ducha. — Jedź tam — rzuciła przez ramię. — Teraz? — mężczyzna spojrzał na swą panią z bezbrzeżnym zdumieniem. — Natychmiast — prychnęła rozeźlona. — Myślisz, że Wedsart będzie czekał, aż skończymy? Lord Ellis wstał posłusznie, nie wstydząc się na gości, bo też i nie miał się czego wstydzić. Berenika Piąta, władczyni Alderii, Najwyższa kapłanka bogini Primei głodnym spojrzeniem ogarnęła kształtne męskie ciało. Zbierz swoich ludzi i ruszaj, mój ty! Przypadła doń na sekundę, ugryzła w szyję, aż syknął z bólu, a potem patrzyła, jak wciąga spodnie i niedbale zarzuca na ramiona śnieżnobiałą białą koszulę. Już wychodził, gdy jego imię, wypowiedziane chrapliwym szeptem, zatrzymało go w progu. Jojsel, wracaj szybko. Dokończymy. Wielkie ogniska oświetlały czterech walczących mężczyzn. Grupki żołnierzy zebrały się, by podziwiać potyczkę pełną emocji i brutalności. Pełnagi śmiady mężczyzna bronił się przed trzema zaciekle atakującymi Alderjańczykami. Miecze migotały, zataczały świetliste kręgi i półkola, dźwięczały metalicznie krzesały iskry. Napastnicy niczym wściekłe psy rzucali się, by dopaść pokąsać ofiarę. Zdławić ta jej zuchwałość, zniszczyć hardość czającą się w każdym ruchu i każdym spojrzeniu samotnego wojownika. On zaś odpierał wszelkie ataki z uśmiechem i nonszalancją, bawił się widząc coraz większy strach w oczach przeciwników. Zanurkował pod mieczami. Dwaj żołnierze cofnęli się zdezorientowani, trzeci nie zdążył. Paskudne cięcie od lewej rozpłatało klatkę piersiową nieszczęśnika. Siła uderzenia rzuciła nim do tyłu. Padł na plecy. Piach wokół niego zwilgotniał, zczerniał. Rozwarte szeroko oczy wpatrzyły się w twarz kata. Ten, nie zwracając już uwagi na umierającego u swych stóp jeńca, zmrużył czarne oczy, jakby nasłuchiwał. Niecierpliwym ruchem dłoni o czterech długich, smukłych palcach zdradzających elfie pochodzenie odgarnął sklejone potem włosy, które okalały jego śniadą twarz o rysach szlachetnych i doskonałych zbyt doskonałych zdobiący czoło jadem ferińskich książąt błysnął w blasku ogniska oznajmiając wszem i wobec że mają przed sobą właśnie jego Zdrajce, mieszańca bękarta. Selinarisa wecarda władce darraki jeden z jeńców rzucił się ku niemu, nie dobiegł ostrzem miecza samym końcem cięło go w twarz, padł na kolana brocząc krwią, Drugi jeniec nawet nie próbował atakować, nie miał też dokąd uciec, czekał czekał i selinaris coś nad wyraz osobliwego zbliżało się z przerażającą szybkością. Niosło ze sobą wizję, dostępną tylko jemu. verwein. głęboki, melodyjny baryton władcy, przywrócił wszystkich do rzeczywistości. Z mroku wyłonił się człowiek chorobliwie chudy i wysoki. Powłóczyste bure szaty, cienka, długa szyja i głowa wysunięta do przodu upodobniały go do sępa, ale rysy twarzy. Było w nich coś niepokojąco znajomego. Ten, kto uważnie przyjrzałby się obliczu arcymaga, Niewielu miało jednak tę śmiałość czy chęć. Zobaczyłby w nim karykaturę z Selinarisa Wetzarda. Za to porównanie groziła śmierć na palu, ale byli niczym bliźniaczy bracia. Jeden piękny, drugi odrażający. Jeden szlachetny, drugi zaś podły. Jeden... lepiej nie porównywać. Odwrócić oczy. I darakijczycy odwrócili wzrok. Cofnęli się, bo tak jak ich władca wzbudzał strach i szacunek... Tak, Michalus Verwein wzbudzał tylko strach. Teraz zatrzymał się dwa kroki przed swym panem i skłonił lekko. Nieruchome blade oczy wpatrywały się w wesarda, jakby usiłowały odgadnąć treść rozkazu, zanim cokolwiek zostanie powiedziane. Alderia ma gościa. Selinalis nie obdarzył sługi nawet przelotnym spojrzeniem. W aure lasu tysiąca na wysokości czterech wodospadów, wbił się portal. Wyślij posłańców. Z wilczym zwiadem łączy nas tylko pięciu. Szkoda byłoby tracić. Wyślij wszystkich. Władca Daraki zarzucił na ramiona kurtę munduru. Srebrny wilk, naszyty na kołnierzu, błysnął kłami, jakby chciał ukąsić właściciela w szyję. Panie mój, co z jeńcem? Pytanie sprawiło, że Wetsart zatrzymał się i spojrzał przez ramię. Skrzywił usta w grymasie. Sztylet, nie wiadomo jak i kiedy, pojawił się w jego dłoni. Świsnął w powietrzu i wgryzł się w krtań alderiańskiego żołnierza. — Posprzątać mi tutaj. Kościste palce chwyciły małego nietoperza. Zwierzątko, obudzone dmuchnięciem w mordkę, rozejrzało się dookoła półprzytomnym wzrokiem i szarpnęło się, gdy człowiek mało delikatnie próbował zacisnąć tulejkę na cienkiej nóżce. Przedmiot spadł na podłogę i potoczył się pod stół. — Zgrzytnął zębami i jednym ruchem dłoni ukręcił zwierzęciu łepek. Martwy kadłubek cisnął o ścianę. Następny posłaniec cierpliwie zniósł zabiegi. Arcymak ruszył ku wyjściu. Przystanął przed namiotem i syknął ostrzegawczo. Tylko mnie nie zawiedź. Podrzucił rękę, rozwierając palce. Nietoperz pisnął przeciągle i odleciał w kierunku lasu tysiąca. Jego lot. Skończył się tak szybko jak się zaczął. Gałąź meandrowca zręcznie strąciła zwierzę na ziemię. Tam mech wpełzł na stygnące ciałko, rozszarpał je na strzępy i wchłonął resztki, chciwie spijając krzepnącą krew. Pani lasu przyglądała się niezwykłemu przybyszowi. Trzymała pieczę nad przejściem do wszystkich wymiarów, liczyła sobie tyle tysięcy lat, ile miał ten świat. I jak dotąd nie spotkała istoty ludzkiej obdarzonej tak silną mocą. Pochyliła się nad nieruchomym ciałem. Dotknęła z zaciekawieniem włosów, ujęła kosmyk, smoknęła. Nawet w ciemnościach miał barwę miedzi, a tylko kryje. Czyżby półsmok? Dryada dotknęła przedramienia nieprzytomnej, skóra gładka, ani śladu łusek. Pokręciła głową i cofnęła rękę, czując, że niezwykły gość powoli odzyskuje świadomość. Pospiesznie wyszeptała rytualną formułę. Las tysiąca oferuje w gościńcu dobrą radę, zamknij aurę. Istota poruszyła się i jęknęła. Poruszyła się i jęknęła. Rany boskie bolało ją całe ciało. Każdy mięsień, każde ścięgno i każda kosteczka. Ale żyła. Jakimś cudem przeżyła upadek z piątego piętra. Ogarnęło ją zimno, przenikające na wskroś, przyprawiające odrgawki. Otworzyła oczy, próbując przebić wzrokiem otaczającą czerń. Dłoń, poraniona podczas upadku, zapiekła, a potem zamrowiła. Poczuła setki języczków, pracowicie zlizujących krew, wdzierających się w ranki i zadrapania. Wstrząsnęła się z obrzydzeniem i podniosła dłoń ku oczom. To tylko mech. Mech? Jaki znowu mech? A gdzie się podział beton podwórka? Usiadła, głęboko wciągając powietrze. Ferin na ciebie czeka. rozbrzmiały echem słowa Amarilli del Sol. Pomacała dookoła z nadzieją, że trafi jednak na swojski beton, ale nic z tego, mech. Przeniosła się. Przeniosła? Tylko dokąd? Siedziała wsparta plecami o rozkosznie ciepły pień drzewa. To, że był w stanie ją ogrzać i lśnił w ciemnościach błękitem, przestało już Karolina dziwić. Teraz wpatrywała się w świecący nad jej głową krzyż południa, a więc Australia. Niesamowite. Mimo, że była zła, przestraszona i obolała, jej twarz rozjaśnił nieśmiały uśmiech. Do tej pory największym osiągnięciem Karoliny było wejście w trans, ale prędzej czy później umiał to każdy adept magii. Fizyczna teleportacja była natomiast prawdziwym wyczynem. To było coś. Dla porządku zganiła się jednak. Anesente tui, arsentes in alderien. I gwałtownie zatkała usta dłonią. Powiedziała to w języku, którego nie znała. Mimo to najwyraźniej biegle nim władała. Tak biegle, że musiała przetłumaczyć to zdanie na polski. No i masz swoją zabawę w czarodziejkę. Nie wiedziała wprawdzie, jak się nazywa ten język, gdzie się nim posługują i skąd go zna. Miała go jednak w swoim umyśle. Myślała w nim, tak jak w Anglii myślała i mówiła po angielsku, a we Francji po francusku. Tutaj myślała i mówiła, no właśnie, po ich niemu. Może po aborygeńsku? No, no, Karolinko. Nie ciesz się upominała się na głos Musisz najpierw wyjść żywa z tego lasu To prawda Jej wyczyn był co najmniej lekkomyślny Mogła przecież wylądować w środku jakiegoś niezbadanego buszu od najbliższej osady mogło ją dzielić tygodnie drogi Cholera przecież tu wciąż żyją kanibale jadowite węże no i pająki Mniejsze o kanibale ale te pająki Gratuluję pozytywnego myślenia, moja droga, i maginuj dalej. Dzikie zwierzęta, wilcze doły, niedowidzących i nerwowych myśliwych. Proszę. Przeraz się na śmierć. A rano znajdziecie skuloną pod drzewem jakiś grzybiarz. Grzybiarz? Prędzej pielęgniarka w psychiatryku, mruknęła i nagle się roześmiała. Jeśli to szaleństwo, które skończy się bolesnym przebudzeniem, trzeba korzystać. Tylko dlaczego nie trafiłam do zamku pełnego pięknych książąt, a do lasu, w którym na niebiesko świecą niegrzybki, a drzewa? A właściwie dlaczego nie? Miejsca nie wybierałaś. Mówienie do siebie dodawało jej otuchy. Nie była wtedy sama, były we dwie. Wobec złowrogiego milczenia lasu nawet dźwięk własnego drżącego głosu był ukojeniem. To tylko las. Nic ci tu nie grozi. — Nikt normalny oprócz ciebie, ale ty nie jesteś normalna, nie gania nocą po lesie. Wstawaj i ruszaj na poszukiwanie jakiejś leśniczówki albo szosy, czegokolwiek. Zacisnęła zęby, próbując zmusić poobijane i odrętwiałe ciało do współpracy. Ono jednak podporządkowywało się jej woli z wyraźnym ociąganiem. Podniosła się z trudem, wspierając na lśniącym błękitem pniu. Szeroko otwartymi oczami chłonęła przez chwilę obraz dłoni omywanej niebieską mgłą, i wtedy do jej nozdrzy napłynęła kusząca woń pieczonego mięsa, a między drzewami zalśnił słaby poblask płonącego gdzieś w pobliżu ogniska. Cywilizacja. Karolina bez namysłu ruszyła w stronę poświaty. Mijała olbrzymie drzewa, a blask jaśniał i jaśniał coraz bardziej zachęcająco. Już nie szła podkasała suknię i biegła. Słyszała już przytłumioną rozmowę, chociaż nie mogła rozpoznać słów. Ludzie, grzybiarze, myśliwi, wszystko jedno, byle tylko mogli ją stąd wyprowadzić. Zaczepiła jakąś gałąź, szarpnęła niecierpliwie, rozerwała brzeg sukni, potknęła się o jakiś korzeń i straciła równowagę. Byłaby upadła, gdyby nie czyjaś ręka, która złapała ją w pół tuż nad ziemią. W następnej sekundzie poczuła smród spoconego, niemytego ciała. Zamachała w powietrzu nogami, szarpnęła się w silnym uścisku. Puść, wycharczała, ledwo mogąc oddychać. Ale szorstkie palce zamiast puścić, zacisnęły się na nadgarstku dziewczyny, a bolesne szarpnięcie wykręciło jej rękę. Przygięta do ziemi jęknęła tylko. Ani drgnij, bo cię zarżnę wiedźmo. Wyszeptał do jej ucha dziwnie, kalecząc tutejszy język. Zamarła, czując na szyi zimne ostrze noża. Gorący, mdlący fetor krwi, brudu i Bóg wie czego jeszcze, sprawił, że żołądek podszedł Karolinie do gardła. Idziemy, pomału szarpnął ją do góry. Nawet nie pomyślała o porze. Poprowadził ją przed sobą. Cienkie gałązki chłostały bezlitośnie jej twarz, a gęste zarośla rwały sukienkę. Najgorszy był jednak nieznośny odór tego mężczyzny. Otumanił ją do tego stopnia, że nawet nie zauważyła kiedy znaleźli się na polanie. Siedzący przy ognisku poderwali się na ich widok. Spokój to ja! zawołał porywacz. Patrzajcie, co żem znalazł. O, dawaj ją bliżej do ognia, a zobaczymy co to za jedna. Trzej mężczyźni, wysocy, potężnie zbudowani, czarnowłosi i czarnoocy, odziani w brudne, wymięte mundury, patrzyli na Karolinę i uśmiechali się. Bynajmniej nieprzyjaźnie, jeden z oberwańców podszedł bliżej i przysunął brodatą twarz do twarzy dziewczyny. Zabierz nóż rip, niech się jej przyjrze. Proszę, proszę, Lady. szlachetnie urodzona. Wiedźma prosto z Alderiany. W jego oczach błysnęła nienawiść. Wiesz co, suko? Spadłaś nam jak z nieba. Przyda się trochę rozrywki. Oblizał się obleśnie, wyciągnął rękę i chwycił ją za brodę. Cofnęła się odruchowo. Stojący za nią bandyta mocniej wykręcił jej rękę i Karolina aż przyklękła z bólu. Zarechotali. Nagle krzaki na skraju polanki zaszeleściły i wypluły jeszcze jednego mężczyznę w czarnym mundurze. Wracaj na wartę, warknął do niego brodacz. A wy się tu będziecie zabawiać? Sam se wracaj. Wracaj do lasu mówię. Patrzcie, dowódca się znalazł. Twoich podkomendnych Jordańczycy w pień wycieli. Ostałeś się, boś czmychnął w las jak zając. Brodaty zgrzytnął zębami. Doskoczył do krnąbrnego kompana i obiema rękoma pchnął go w stronę krzaków. Ten poleciał w tył, usiadł ciężko, ale zaraz zerwał się i z uniesioną pięścią przypadł do brodacza. Do lasu mówię, może ich być więcej, zakrzyczał brodacz. Zawrzyj mordę, psie! Żołnierz chciał wyminąć brodatego, gdy ten wyszarpnął z zapasa długi nóż. Dwóch skoczyłoby ich rozdzielić, nim poleje się krew. Karolina. Pilnowana przez jednego tylko żołnierza, którego całą uwagę pochłaniała kotłowa na drugim końcu polany, opanowała narastającą panikę i skoczyła w krzaki. Orzesz ty, stój kurwo, jedna! usłyszała za sobą. Ani myślała stanąć. Z determinacją przedarła się przez gęste zarośla, lecz zaplątała się we własną suknię. Upadła. Ledwie zdążyła się podnieść, gdy tamten chwycił ją za włosy i pociągnął w tył. Jęknęła. Żołdak jednym szarpnięciem postawił ją na nogi i wypchnął na polanę, gdzie szamotanina nagle ustała. Brodaty patrzył przez chwilę na zadźganego własnoręcznie towarzysza, po czym przeniósł wzrok na dziewczynę. Uciekasz od nas, podszedł wolnym krokiem wycierając zakrwawiony nóż o spodnie. Teraz zabije i mnie. Świat nagle zawirował, pnie drzew zlały się w jedną czarnoognistą masę. Panika plątała jej myśli, serce trzepotało jak szalone, oddech rwał się, ale już zewsząd nadciągała zbawcza ciemność. Trzask. Siarczysty policzek przywrócił Karlinę do rzeczywistości. Uniosła dłoń obronnym gestem, lecz brodacz zarechotał, chwycił za dekolt jej sukni i szarpnął. Materiał pękł z trzaskiem. Jedną ręką odruchowo przycisnęła do piersi resztki sukni, drugą trzasnęła go w twarz. Zarechotał powtórnie i oddał. Uderzenie wycisnęło jej łzy z oczu i powaliło na kolana. Skulona zaszlochała. Coś już nie taka harda, pani czarodziejka! Kopnął ją czubkiem buta, aż padła na wznak. Dawność widać chłopa porządnego w tym zaseranym świecie nie uświadczyła. Zaraz ci pokażę, co chłop prawdziwy znaczy, i obaczym, czy dalej będziesz taka do wojowania skora. Karolina już zrozumiała, że to nie plan filmowy jakiegoś obłąkanego filmu fantazy, że to bandyci, a nie statyści, że za chwilę on ją... oni ją... Zamknęła oczy i zacisnęła szczęki, czując jak czysta, paląca nienawiść rozlewa się po całym jej ciele, wypiera ból i strach i daje siłę. Przestała się bronić. Znieruchomiała, obserwując bandziorów spod przymkniętych powiek. Nie! Nie rób tego! Coś zakrzyczało w umyśle Karoliny, ale wzięła to za wytwór oszalałej wyobraźni. Brodacz skinął na dwóch pomagierów. Rozkrzyżowali dziewczynę na ziemi i zaczęli dopingować prowodyra niewymyślnymi słowami. Ten stanął w rozkroku i zaczął powoli rozpinać spodnie, rozkoszując się każdą chwilą jej obłędnego przerażenia. Na to właśnie czekała, przyczajona niczym żmija, z siłą, o jaką siebie nawet nie podejrzewała kopnęła do tego w krocze Ten zaskoczony zgiął się w pół opadł na kolana i wsparł się na ręku Przez chwilę łapał otwartymi ustami powietrze a potem w jego oczach błysnęło szaleństwo a w dłoni nóż Karolina nie zdążyła krzyknąć jednym ruchem ciął jej krtań. Próbowała zaczerpnąć powietrza ale zachłysnęła się własną krwią Szarpnęła głową źrenice rozszerzył śmiertelny strach Błagam! Powietrza, choć jeden łyk. Z jej gardła wydobył się jedynie ochydny dźwięk. Ni to bulgotanie, ni harczenie. Tamci coś krzyczeli, wymyślali broda temu: śmierć przyciąga śmierć. Jeden próbował powstrzymać krwotok brudnymi paluchami, drugi rwał chustkę w pasy. Przez panikę wypełniającą jej umysł przedarły się słowa wykładowcy. Naciąć tachawice poniżej miejsca krwotoku. I wprowadzić tracheotom. A potem cioci Marylki. Anaela walczyła do końca, wierząc, że pomoc nadejdzie. Ale pomoc nie nadchodziła. Dusiła się. Tonęła we własnej krwi. Z każdym uderzeniem serca wypływało z niej życie. Każda sekunda umierania, każda sekunda walki o oddech zdawała się nie mieć końca. Świat bez powrotu znowu ma gości. Po raz kolejny w jego mrocznych lochach spotkały się zło i zdrada. Twoi ludzie złamali konwencję wojenną. Tracisz punkt. Ach, chłopcy chcieli się tylko zabawić. No dobrze. Czego sobie życzysz w zamian? Wystawisz mi dwa oddziały zwiadowcze. Za dużo. Jeden. To było naruszenie najwyższego prawa. Dwa. Wystawić ci dwa oddziały, jeżeli. istota zawiesiła głos. zgodzisz się zagrać o nią. Co ty na to? Uśmiech. Diaboliczny uśmiech i ogień w oczach. Zgoda. Znudziło mi się przesuwanie pionów po mapie. W dłoni jednej z istot lśni moneta losu. Gdy pada na kamienną posadzkę, obie postaci pochylają się nad nią z nieskrywaną ciekawością. Jest twoja. Znów ten uśmiech. Ten hazard nas zgubi. Zgubi tylko jedno z nas. Obudził ją własny krzyk. Rany boskie, co za sen! Zlana potem, dygocąc na całym ciele, usiadła gwałtownie. Chwyciła się za gardło. Całe. Druga dłoń zacisnęła się na, o nie, pieprzony mech. Podnosząc ku niebu przerażone oczy, zobaczyła krzyż południa. Szloch uwiązł jej w gardle. Wpatrując się w poblask płonącego gdzieś tam ogniska, zaczęła pełznąć w przeciwnym kierunku, byle dalej od miejsca, w którym płonęło, byle dalej od ludzi, którzy je rozpalili. Bandior chwycił ją od tyłu, ciągnąc za włosy. Odgiął jej głowę, przyłożył do szyi zimne ostrze i wyszeptał: Ani drgnij, bo cię zarżne wiedźmo! Ale ona nie myślała się bronić. Szarpnął ją do góry i poprowadził przed sobą. Po chwili wypchnął na polanę, a siedzący przy ognisku, wśród nich ten najstraszniejszy, brodacz ze snu. Ze snu? Czy to na pewno był sen? Poderwali się, sięgając po miecze. Spokój, to ja. Patrzajcie, co żem znalazł. O, dawaj ją bliżej do ognia, obaczym, co to za jedna. Rany boskie. Oszalała. Oni mówili dokładnie to, co w sednym koszmarze. Zabierz nóż, Rip. Niech się jej przyjrzę. Proszę, proszę, Lady. Szlachetnie urodzona. Wiedźma prosto z Alderiany. W oczach Brodatego błysnęła nienawiść. Wiesz co, suko? Spadłaś nam jak z nieba. Przyda się trochę rozrywki. Brodaty oblizał się obleśnie, wyciągnął rękę i chwycił ją za brodę. Powstrzymała się, by nie cofnąć głowy i tylko w myślach zakrzyczała: Niech mi ktoś pomoże błagam. Odpowiedź nadeszła natychmiast. Wytrzymaj, pomoc jest blisko. Ale i tym razem wzięła to za wytwór ogarniętego paniką umysłu. Na polanę wyszedł tymczasem piąty bandyta, by po wymianie zdań z Brodatym lec martwy z rozpłatanym gardłem. Brodaty wytarł nóż o spodnie i zwrócił się ku dziewczynie. Ta stała nieruchomo szeroko otwartymi oczami wpatrując się w swojego kata. No i co, pani czarodziejko? Jednym ruchem rozdarł jej sukienkę. Podobno żeście są nietykalne, a tu taka chętna się nam przytrafia, ani się nie broni, ani ucieka. Dawnoś chłopa nie uświadczyła, co wiedźmo? Pchnął ją na ziemię i zaczął rozpinać spodnie. Błaga mnie, wytrzymaj. Brodacz ukląkł między kolanami dziewczyny wpił palce w jej biodra i. Widzę, że dobrze się bawicie? Padło za jego plecami szorstkim głosem. Subskrybuj kanał Mpic Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio.